Siemaneczko, ziomale, ziomalki. Rozpoczynamy kolejnego vloga w tych pięknych okolicznościach przy rozpoczynającym się zachodzie słońca. Dzisiaj niedziela, na sportowo, rowerek, Aneczka i jedziemy na kebaba. To można iść jeść. I mamy klasycznie 5 jajek i dzisiaj 4 tosty. Z racji, że dzisiaj ciężkie, nie, przepraszam, lekko ciężkie SBD, tak więc trzeba zjeść dobry pierwszy posiłek. No i siemaneczko, witam. Zaczynamy pierwszy trening w tym tygodniu. Zaczynamy prawilne SBD. Ja już po wstępnej rozgrzewce zakładamy neopren i lecimy z tymi siadami. Dzisiaj tylko jeden posiłeczek przedtreningowy, jak widzieliście. O, siemaneczko. Ponczochy. No i wracając do tematu, idziemy pod stangę. Chodzimy, szanowni państwo, 180 kg. Pierwsza jedynka. Wcześniejsze rozgrzewkowe 160, 140, 120, stówka, 70. I pierwsza w pasie. I tu mamy ostatnią rozgrzewkową przed wejściem na pierwszą serię do rampy. Nie wiem, czy to było składniowo polskie, czy po polskiemu dobrze, ale albo mam kamyka w bucie, albo mnie coś, kurde, uwiera stopę. A tutaj mój partner treningowy, mały Patryczek, 115 kg, który siada sobie teraz na back-offie. 200 na 3, wcześniej na 210 na 3. Patryki to przechuje. Dobra, wchodzimy. Teraz na pierwszą serię z rampy. Jedna jedyneczka. Kurwa, wyjebało do przodu. Nieładny siat. Kurwa, ten stick point taki, kurwa, tuż po rozpoczęciu wyjścia z dołu jest taki zły. Ale później, jak już go przekroczę, to jest fajnie. Jakby to jest ciężkie teraz do określenia, czy to jest faktycznie za wysokie RP, czy po prostu to jest ciężar, na którym fajnie widać mój stick point. No też nie mam takich odczuć, że to jest za ciężkie. Więc raczej pójdziemy normalnie na planowo 2-4. 2,5 może, chyba. Jeszcze zaraz zobaczę na filmiku, ale kurde, no, wiecie, z jednej strony to jest spoko, bo na takim ciężarze dopiero widać jakby nasze słabe ogniwa, co jest do poprawy. Ale teoretycznie, kurczę, teraz by się przydał właśnie pan Rafał tutaj obok stojący i mi powiedział, kurwa mordo, chodzimy na 2-4-5, to jest lekkie. Ja bym wtedy w siebie uwierzył tak, że kurwa, pan Rafał mówi, że jest lekko, to jest zajebiście, nie? Ogólnie powiem wam ciekawą anegdotę. Chociaż w sumie nie wiem, czy ją już nie opowiadałem tutaj, ale nie pamiętam sobie, żebym opowiadał. Najwyżej się powtórzę.
Kiedyś, jak zaczynaliśmy przygotowania do w sumie tego XPC, co będzie za 11 tygodni, to było w grudniu tamtego roku, rozmawiałem z Patrykiem o tym, co bym chciał zrobić. Patryk do mnie powiedział, jesteś w stanie to zrobić, nie ma problemu. Zrobimy tak, że ty to zrobisz. I ja wiecie, ja jakby tak mocno szanuję Patryka zdanie, opinię i w ogóle jego osobę, że mówię, kurde, jak Patryk mówi, że to zrobię, to jakby wszystko stoi otworem, nie? Mija miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, piąty, nie pamiętam kiedy to było już dokładnie, ale jak zrobiłem na przykład, jak zrobiłem na pewno 150 na 5 w wyciskaniu i jak pociągnąłem 250 chyba na 5, to było chyba gdzieś w tych okolicach. I piszę do Patryka, pisałem ogólnie jeszcze z Patrykiem wtedy o treningu, o tym wszystkim, on mówi, i on mi pisze wtedy, przyznał się, że na początku jak o tym gadaliśmy w grudniu, to on tak naprawdę nie wierzył do końca w to, że mi się uda osiągnąć to, co bym chciał teraz na tym XPC za 11 tygodni. Ale patrząc na to, jak idą te treningi, jakie robiłem wyniki na tym jakby szczycie bloku, to on mówi, kurwa, są szanse faktyczne, realne, że to zrobisz, nie? I ja wtedy tak, wiecie, siadłem i sobie myślę, w chuja mnie zrobił normalnie, legalnie, formalnie, nie? Ale to pokazuje, jak wielką siłą jest jakby przekonanie własnego siebie o jakimś sukcesie. Jeśli ty tak mocno w niego wierzysz i wierzysz w to, że ludzie, których szanujesz, również to wierzą i cię wspierają i jakby macie jeden wspólny cel, to jesteście w stanie to osiągnąć, nie? A jeśli pojawi się chociaż jedno ziarenko niepewności albo ktoś zacznie ci wmawiać, że nie dasz rady, to faktycznie nie dasz rady, jeśli w to uwierzysz, nie? Ja wciąż się uczę jakby ogólnie całego życia, całego funkcjonowania w sporcie. Mimo, że już jestem w nim trochę. I co chwilę się zaskakuje, nie? Jak bardzo ważna jest wiara w siebie i jak ważna jest silna psychika, nie? To jest fenomen. Masakra. No, kończąc tą anegdotkę, wracamy na ostatnią, najcięższą, topową dzisiaj serię. Wsiada. Jak trzy Patryki staną, to nie ma chuja, żeby się nie udało. Zobaczymy, że ty jeszcze drugie kurwa robił, bo nie poszło. Kurwa. A fajnie, dziękuję, już skończyłem. I powiem wam, jako ciekawostkę. Czasami warto zmienić repertuar i nie słuchać tego, co się zawsze słucha, tylko zmienić sobie jakąś nutkę. Ja na przykład dzisiaj, po tej gadce, co wam powiedziałem, wybrałem sobie taką nutę. Dudka. I no, nie wiem, każdy ma oczywiście inaczej, ale ja wybieram taką nutę przed czymś ważnym dla mnie, która coś wnosi do, powiedzmy, moich emocji. A nie puszczam takiego głupiego, pustego hurdu burdu, by mi uszy odpadały, tylko włączam coś, żeby wyzwolić u siebie takie emocje, które będą mi pomagały. Kurwa, powiem wam, że całkiem fajnie ten świat wyszedł chyba. Zaraz go obczaję na filmie i zobaczę, ale no czułem spoko. I co jest najważniejsze i najfajniejsze, że mimo, że to jest 242,5, to nie było to jakieś ciężkie na plecach. Nie było to ciężkie na brzuchu. Nie złamało mnie, więc fajnie. Kurczę, fajnie. To jest chyba ogólnie mój PR w neoprenie, tak a propos, bo nie pamiętam, żebym tyle siadał w neoprenie, nie? Więc Nice, kurwa! Ha. Jeszcze szybkie ćwiczonko przed wyciskaniem.
schodzimy na wyciskanko. Rozgrzewkowe wyciskanko, robimy sobie taką dwójeczkę i wchodzimy na pierwszą serię z rampy. Więc jak widzieliście, top secik zrobiony. Troszkę ciężej mi to poszło niż planowałem. Myślę, że będzie lżejsze, ale jak widzieliście, no tempo w dół też nie jest oszałamiające z racji tego, że kurczę, staram się zrobić to w prostej linii. No a jak się myśli o jednym, no to jakby wiadomo, że drugie musi ucierpieć. Prędkość w górę też nie jest zbyt zadowalająca. No ale wiecie, jakie jest moje zdanie. Wyciskanie to chuj. Ostatnia rozgrzewkowa. Spoko. Dobra, szanowni państwo, zaczynamy. Pierwsza seria z rampy. 215 kg. Ładna jedyneczka. Lecimy dalej. Znowu to samo. Nie jest to lekkie, nie jest to ciężkie, ale jest wolne. Kurde, nie mogę tej prędkości nabrać. I wchodzimy na drugą serię z rampy. 235. No i dobra, pierwsza SBD w tym tygodniu skończone. Całkiem nieźle. Wszędzie dołożone, mniej więcej założenie, które sobie założyłem przed treningiem, zrealizowałem. To RP na tym ciągu nie wygląda na takie RP, jakby, że tak powiem, mam rozpisane, ale ja to czuję, że to jest mniej więcej to. Prędkość nie oddaje tego, co ja czuję wewnątrz, więc myślę, że spoko. Nie wiem właśnie,
coś trzeba będzie zrobić z tym, żeby to z dołu zdecydowanie szybciej szło, bo no wiecie jak jest. Ja lecę dalej, kontynuuję trening, kończę, jeszcze mam chyba 4 ćwiczenia, no ale tym już Was nie będę zanudzał, po pierwsze, a po drugie to już mi telefon pada, zostało mi parę procent, więc też ciężko, żebym coś przygrał, jak nie ma baterii. Tak więc lecę i widzimy się kiedyś tam. No i mamy koniec treningu. 4 godziny 24 minuty. Masakracja. Myślę, że nie opierdzielałem się dzisiaj. 48 serii, prawie 1200 kalorii. No i siemaneczko. Witam Was o poranku. Co tu dużo gadać? 2 bajgielki, 5 jajek, woda, kawka. I zaczynamy czwartek. No i po wstępnym rolowanku idziemy sobie na aktywację, trenowanie jeszcze przed siadami przywodziciela. Niezmiennie cały czas przed każdymi siadami sobie robię. I do tego dołączam sobie jeszcze wstępnie aktywację taśmy tylnej skośnej poprzez taką wariację beard rolla. Dobra, szanowni Państwo, wiecie, że z matematyki nigdy asem nie byłem i trochę się jebłem w obliczeniach i to jest dopiero pierwsza z rampy. 175 kg. Nie lekko, ale coś ciasno na pasie. To 90 lepsze niż 175, ale takie leciutkie gdzieś tam mroczki zacząłem miewać na ostatnim powtórzeniu. O, coś mi nadgarstek boli. O. Na 4, not bad, ale powiem Wam, że tak
Dobra, skończyła mi się pamięć, jak coś tam po tych siadach gadałem, ale to już nieważne. Skończyliśmy pierwsze siady. Jestem całkiem zadowolony, 200 na 4, not bad. Kolano nie bolało. Ciężar nie był ciężki, ale był taki sympatyczny. Przechodzimy na ławę. Co tu dużo gadać. Wchodzimy sobie, szanowni państwo, pierwsza seryjka z rampy. 130 kg na 4 ruchy. Z dwusekundową pauzą. Tak więc liczcie ze mną. Dobra, 1-4 i mamy jedną serię bodajże na czwóreczkę, tak samo 2 sekundy pauzy. Let's do it, motherfucker! To już nie było fajne. O, już i tak by nie miało sensu pójść, bo to kurwa trzecie już i tak było wysrane. I kurwa od 3 tygodni nie mogę tego gówna jebanego wycisnąć na 4. Jebać wyciskanie. Dobra, i wchodzimy na ostatnią serię back-offów. Mamy tutaj 130 kg. Miałem zrobić 3 serie po 4, to jest trzecia, ostatnia. Powiem wam... Oj, schowam brzuszek, bo to... mała pornografia wchodzi. No i jak widzieliście sami, wyciskanie znowu psuje mi cały trening. Nie wiem, kiedy ja się uporam z tym wyciskaniem, żeby umieć wyciskać, bo jest katastrofa. Jak nawet pan Brzyd tego nie wyprowadzi na dobrą drogę, to ja już chyba faktycznie się będę musiał przekwalifikować na jakieś bierki podwodne albo szachy elektryczne, nie wiem. Zmieniamy skietki na długie. Zmieniamy budki na kajakowe i zaczynamy ciungi. I wchodzimy sobie na taką kolejną rozgrzewkową. Na razie 50, 60, 120, kurde, 140 dopiero? Słabo. Ale... kurde! Kurde, no... no... kurwa! O, Patryk, to jest jednak za trudne. Jak ja mam ciągnąć, jak to się wszystko rozjeżdża, kurwa? Mam nadzieję, że to się zostanie. Ja puszczam! Ja pierdolę. O kurwa! Zapomniałem, że ja tam miałem pauzę na dole robić. Kurwa. Dobra, teraz takie 160 już bez jaj. 3 ruchy z pauzą. Mm.
Pas widmo. Dobra, idziemy sobie dalej. Wchodzimy na 180. Przedostatnia rozgrzewkowa. Mały Patryczek zaczyna kolejną serię ciągów. Tutaj macie Huberta i waszą ulubioną Alicję. Cześć Alicjo. Ale wracamy do Patryczka, bo tutaj się zaczynają ciągi. Dzisiaj mamy ciężki dzień. Patryczek jest głodny, bo od 3 godzin nie jadł. Zobaczymy, co powie po ciągach. No i jak? Tak, to było mroczki przed oczami, się nie chce. Spójrzcie na to, to jest niceps tak zwany. A co jest dzisiaj najgorszego na treningu? Co? Co jest dzisiaj najgorszego na treningu? To. Nie. Czemu? Tak pytam. Nic się póki. Lekkie. Można dołożyć, nie? Tak, myślę, że po 25. No to dobra. I lecimy, szanowni państwo, z pierwszą roboczą 215 na 3. Fajne. Takie nieciężkie. Co? No, typowy dzień na siłowni, nie? Ja proponuję jeszcze ze schodów tam. Dobra. To już było ciężkie. I tu już trochę. O, poczułem takie ciepło na przewodzicielu. O, więc o. Ale mamy tyle. Trzecia runda skończona, już taka ciężka, no. To już nie było ładne, ale to było już takie, aby przeżyć. O. Ojejciu, dobra. 15. O której zacząłem trening? O 12? Jezus Maria, ja pierdolę, jakie to ciężkie, nie dzisiaj muszę zrobić coś lżejszego, bo... O Jezus. O Jezus. O Jezus. O.
takie zrobimy dzisiaj. Trzy seryjki. Powiem wam, że jestem mocno, mocno zjebany się po tym SBD. Kurczę, no no, dzisiaj było ciężko. Taki kurczę jest człowiek, wiecie. I zmierzając dalej planem treningowym, idziemy sobie na ściąganie uchwytu neutralnego wyciągu górnego. Tutaj mamy 40. To już jest trzecia. No i ten dość produktywny dzień kończymy. 22.08, prawie 17 tysięcy kroków. Na kolację mamy 4 tościki z kurczakiem w środku. Tego kurczaka będzie około 200-250 gram. No i mnie to słabo, no sorry. Nocną toaletę uprawia. No, więc tyle na dziś. A ja dziękuję wam za wytrwanie do końca. Dziękuję za to, że byliście ze mną te 2 dni. I jak zwykle, do zobaczenia za tydzień w niedzielę o tej samej porze. Nara, cześć i czapka.